Miejscowość Laganas to najbardziej imprezowy, gwarny kurort na całej wyspie Zakynthos. Sam hotel nastawiony jest głównie na Polaków i Czechów i dominującym językiem był tutaj właśnie język polski. Można było go usłyszeć dosłownie wszędzie, zarówno i na basenie, i w restauracji, w lobby hotelowym i nawet część obsługi też mówiła po polsku. Sam hotel oceniłem w 6 kategoriach. Zapraszam do oglądania. Pierwszym punktem jest położenie hotelu i tutaj na uwagę zasługuje fakt, że jest to hotel, który jest położony blisko centrum, właściwie trzeba powiedzieć, że jest to centrum kurortu. Jest bardzo blisko do plaży, jakieś 150 metrów do plaży w miejscowości Laganas i jakieś 800-1000 metrów do sąsiedniej miejscowości, czyli plaży w Kalamaki. Niestety albo niestety jest położony przy głównej ulicy, więc być może części osób może przeszkadzać ten gwar po wyjściu z hotelu, czy też z części pokojów hotelowych, szczególnie tych, które wychodzą oknami na główną ulicę. Drugą kategorią są... i tutaj w pierwszej kategorii położenie hotelu oceniam na 6 na 10. Na taką ocenę wpłynął właśnie fakt tej gwarnej okolicy. Nie? Jeżeli komuś to nie przeszkadza, nawet oczekuje, żeby być przy głównej hałaśliwej ulicy imprezowej, no to myślę, że spokojnie dałby 10 na 10. Nie? W mojej opinii jest to 6 na 10. Dalej mamy kategorię pokoje. Tutaj właściwie nie ma większych zastrzeżeń. Pokoje były przyzwoite, standard pokoi w miarę ok. Były codzienne sprzątania tych pokoi, częsta wymiana ręczników i pościeli. Wymiana ręczników to chyba nawet codziennie była, więc tutaj spoko. Niestety kilka drobnych usterek typu brudna klimatyzacja. To dosyć mocno przeszkadzało, nawet zgłaszaliśmy to obsłudze, ale coś tam poprawili, ale chyba nie do końca. Też czuć było, że ta klimatyzacja po prostu nie była dawno czyszczona, w mojej opinii oczywiście. Kolejną kategorią jest jedzenie i atrakcje. Jeśli chodzi o same posiłki, były całkiem przyzwoite, w mojej opinii akceptowalne, natomiast był dosyć mały wybór całościowo. Na pewno też, jeżeli ktoś jest weganem czy wegetarianinem, to też będzie miał kiepsko tutaj, gdyż tylko dosłownie kilka tam produktów, potraw było przeznaczonych dla wegetarian. Dla wegan to chyba nawet nic nie było, ale nie zwróciłem na to uwagi. Okej. Jeśli chodzi o jedzenie dalej, to na pewno na uwagę zasługuje fakt, że były organizowane atrakcje w postaci przygotowywania deserów czy też owoców morza na Twoich oczach. Wyglądało to tak, że podchodził kelner do Ciebie, jeżeli chciałeś taki deser sobie wziąć, to przychodził kelner, ustawiał się przy stoliku i przygotowywał na Twoich oczach, rozkładał taki papier do pieczenia jakby i na Twoich oczach tam robił taki artystyczny deser, co było dosyć ciekawe, nie? Pierwszy raz się w ogóle z czymś takim spotkałem. Fajne też było przygotowywanie na Twoich oczach nie sushi, tylko owoców morza. To też było ciekawe i z takim efektem dymu, to chyba wędzenie było dokładnie. Więc to jak najbardziej na plus. Z pozostałych atrakcji codzienne zajęcia sportowe typu yoga, aquafitness, water polo, bóle i inne gry towarzyskie. To było jak najbardziej na plus. I tutaj w tej kategorii, no mi to najbardziej przypasowało z racji tego, że jestem trenerem personalnym i też bardzo dużo się ruszam, trenuję od bardzo dawna, więc z takich zajęć też chętnie korzystałem.
Dalej mamy atrakcje dla dzieci. No, atrakcji dla dzieci to, moi drodzy, nie było, z tego względu, że jest to hotel plus 18, więc siłą rzeczy tutaj nie będziemy tego oceniać. Jedzenie i atrakcje oceniam na 5 na 10. Kolejną kategorią jest obsługa hotelu. I tutaj spokojnie 10 na 10. Obsługa była bardzo miła, bardzo sympatyczna, czuć dobrą energię, bardzo pomocna w razie jakichkolwiek problemów. Miła pani menedżerka, pani Tatiana. Bardzo wesołe panie sprzątające. W ogóle była taka sytuacja, że tam musieliśmy trochę dłużej zostać w pokoju i przyszły panie, żeby posprzątać pokój. No i tam mówimy, że jeszcze 15 minut, żeby nam dały. A one mówią, że no problem, czy chcemy tam 2 minuty, czy 15, czy pół godziny, że one tu są i że no problem, nie? I to było takie sympatyczne, no jak najbardziej na plus. Barmani, super, obsługa barmańska bardzo, bardzo na plus. W ogóle była taka sytuacja, bo podczas tego urlopu obchodziłem swoje urodziny i podeszliśmy do baru tam w czwórkę z moją żoną i z koleżankami i koleżanki mówią, że ja mam właśnie urodziny, nie? To było wieczorem. No i barman wyciągnął w tym momencie szampana z chłodni, daje mi tego szampana i mówi do mnie Happy Birthday Brother, nie? I daje nam tam kieliszki, żebyśmy sobie siedli przy basenie i tak w czwórkę poświętowali, nie? No to był mega, mega po prostu gest. Także jak najbardziej na plus. Kolejną kategorią jest poziom hałasu, ogólny poziom hałasu w hotelu, czy też w okolicy. Moi drodzy, pokoje od ulicy. Jeżeli ktoś miał pokój, którego okna wychodziły centralnie na Laganas Road, to szczerze mówiąc współczuję, bo naprzeciwko były kluby taneczne, dyskoteki i hałas tak naprawdę do 5-6 rano, więc raczej wyspać się nie mógł. Jeżeli ktoś miał pokój od basenu, to tutaj głośności z ulicy, głośność stricte, hałas z ulicy jakby nie przeszkadzał, nie dobiegał, był dobrze to miejsce wyciszone, ale z kolei były codzienne animacje w hotelu, szczególnie wieczorem, różnego rodzaju wieczorki greckie, taneczne, latino, jakieś, no bardzo dużo takich wieczornych atrakcji. Generalnie do 20, mniej więcej od 21.30 do 23.30, nie? Więc jeżeli ktoś się nastawia na chill out w ciszy przy basenie czy też w pokoju wieczorem, to raczej nie ma na co liczyć. Też w strefie basenu od godziny mniej więcej 15.16 do 23.30, łącznie już z tymi wieczorkami, była dosyć, no dosyć głośno, głośna muzyka, gdzieś tam przy basenie słyszalna, różnego rodzaju rytmy, bo nie tylko taka spokojna, tylko taka też mocniejsza, nie? Więc jeżeli ktoś oczekuje takiego bardziej odpoczynku, ciszy w ogóle w hotelu, no to raczej nie będzie zadowolony. Poziom hałasu oceniam na 2 na 10. I ostatnią już kategorią mojej oceny to ogólne wrażenie z całości hotelu. Tutaj są dwie kwestie. Jeżeli oczekujecie tego, żeby ktoś wam zorganizował czas i właśnie takiej aktywnego spędzania czasu w postaci wieczorków greckich, wieczorków tanecznych, degustacji wina, lokalnych produktów itd., no to super. To będziecie mega zadowoleni, bo czegoś takiego to jeszcze nie widziałem w hotelach, żeby tak ludziom organizowali czas. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które raczej oczekują ciszy, chcą wieczorem się zrelaksować przy basenie, a nie wiem, wypić w spokoju drinka, winko, czy po prostu sok, cokolwiek, ale w ciszy, żeby nic wam nie grało, nie dudniło, no to raczej kiepsko. W mojej opinii całość oceniam na 5 na 10. Jeżeli ktoś z was był w tym hotelu, nocował,
tydzień lub dłużej, a może parę dni. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu.